5:55. Kochani, żyję, ale proszę cię, nie pal, bo skończysz jak ja. Ojejku, przeżyłem jakoś. Oj. Kochani, jeżeli chcecie żyć długo i szczęśliwie, żyjcie zdrowo. Żyjcie tak, żebyście byli szczęśliwi. Ja was bardzo proszę. Oj, jak to boli. Ojejku. Dzień dobry, kochani. Żyję. Dzisiaj 10. dzień, jak nie palę. I pierwszy raz pod Bogiem wyszedłem o poranku na dwór. Tak. Dosłownie. Poczekajcie, poszukam sobie kawę, żebym moją kaweczkę, proszę, w moim ulubionym kubeczku od moich przyjaciół, kochanych syryjskich, Habibi. Tak. I powiem wam, moi drodzy, że do tej pory przez 10 dni bałem się. Bardzo się bałem tak naprawdę wyjść. Wolałem spać do 12-13, żeby jakoś te pół dnia przespać. Drugie pół dnia, jeżeli był Tomek w domu, to posiedzieć z Tomkiem, coś porobić. Jeżeli on jest na popołudnie, idzie do pracy, to ja, nawet jak wstawałem o tej 10-11, to szedłem, robiłem kawę, nie wychodziłem tutaj na dwór wcale. Dlaczego? Ponieważ, moi drodzy, tu mi się kojarzyło z paleniem. Tu spędzam całe dnie i spędzałem całą zimę, tych parę pod rząd, lata, od świtu do zmierzchu, tak? Od z reguły 5 rano, 6, nawet przy minus paru stopniach, tak? Ubierałem się i siedziałem. A teraz powiem wam szczerze, że było mi ciężko. Ale o tym powiem z czasem. Chciałam wam tylko dzisiaj powiedzieć, a tu moje kochane dzwoneczki, pamiętacie? Jest film Dzwonki Wieczne, które mają nadaną intencję. I powiem wam, że przez te 10 dni jakby coś ze mnie duszę wyciągnęło. Ja nie miałam siły. Ja w ogóle nie mogłem myśleć. I nawet podstawowe rzeczy, jakieś tam zwroty nawet po angielsku, kompletnie mi wychodziło z głowy. Nic w ogóle, kompletnie byłem taki człowiek pusty, nic nie warty, pusty człowiek, gdzie już niedawno niektórzy mówili, że mógłbym zostać coachem, czyli tak zwanym, Boże, po polsku to się mówi, patrzcie, wracam do normalności, co? Trenerem. A właśnie, moi drodzy, naprawdę powiem wam, że dzisiaj jest ten pierwszy dzień, gdzie siedzę po ranku tutaj. O! A to kaszel palacza, ale chyba bardziej z zachwytu, ja wam powiem szczerze, z zachwytu niż z tego palenia. Lepiej mi się oddycha, lepiej mi się chodzi. Ostatnio znajomi palili, a mi to wcale nie przeszkadzało. Byłem 2 dni temu właśnie spotkać się z nimi. I ja wam powiem, że naprawdę jest niesamowite. Tomkowi przeszkadzało, a on w ogóle tabletek nie używa. Ja co drugi dzień używam. Wczoraj wziąłem jedną tabletkę, bo rzeczywiście wieczorem jakiś taki poczułem, czegoś mi brakowało i taki zacząłem być nerwowy lekko, nie? Także wiecie, powiem wam, że naprawdę jestem dzisiaj w wielkim szoku. Co słyszycie? Basenik przetrwał. Tak, kochani. Więc naprawdę... Wow! Na szczęście się nie denerwuję.
Jak wy będziecie się denerwować, to słuchajcie, jest taka metoda, ja wam proponuję. Możecie sobie zrobić coś takiego, jak mniej więcej ćwiczą i śpiewają osoby, które śpiewają w metalu. Coś typu... Naprawdę? Powiem wam, że to wyluzowuje, to działa, tylko proponuję w domu i głośniej, tak? Jeżeli macie taką możliwość, po prostu... Na serio. Także ja ta się chcę wziąć za siebie, koniecznie. Z czasem myślę sobie wybielić zęby. No i przy okazji moją protezę, nie? Więc, bo też się zauważyłem, że jak nagrywam się do kogoś, to jestem śmiały, okej, wszystko pięknie, ładnie. Natomiast jeżeli, ta ciekawa pogoda jest 8 stopni dzisiaj, 29 kwietnia. Natomiast powiem wam, że tu na YouTubie jednak troszeczkę widzę, że nie do końca mówię wyraźnie, bo też ja się krępuję przez moje właśnie no brzydkie zęby. No cóż, mam wady, prawda? Mam prawo mieć wady, prawda? Ale po co? Trzeba nad nim pracować, tak? Natomiast dlatego widzicie, dlatego ja nikogo nie krytykuję, nie gnębię, bo tak naprawdę ja wiem, jak to jest, tak? Jak człowiek się czuje, kiedy to właśnie... No właśnie, kiedy to jakiś ma defekt, jakiś ma kompleks na jakimś punkcie. A właśnie, no. Tak sobie przy okazji chodzę. Kochani, to co? Ja was gorąco pozdrawiam. Odkryłem niedawno, że mam w ogóle kanał Damian Mickiewicz też. Więc tam wrzuciłem dwa filmiki, ale wy już mnie znacie, więc większość, więc tam nie musicie zaglądać, tam będę rzadziej. No. I ja naprawdę... Powiem tak, żyjcie tak, jak chcecie żyć, bo na siłę też nic nie róbcie. Bo nerwy, stres spowoduje, że w tym przypadku niestety, ale pobudzicie sobie komórki nowotworowe, bo taka jest prawda. Więc ja wam nie proponuję, żebyście się byli na siłę, bo to trzeba do tego dorosnąć. Mi już to zbrzydło, od tego 16 zacząłem pluć. I w ogóle, ale naprawdę żyjcie szczęśliwie. Żyjcie szczęśliwie, żebyście nie byli za życia takimi trupami. Oj. Ja was gorąco pozdrawiam. Bardzo. Oj. Oj.